Ostatnia gara, bulwary Hollywood, Wielki Kanion czy Nowy Jork. Już niebawem dotarcie do kultowych miejsc Ameryki będzie o wiele łatwiejsze. Co cieszy Martynę Wojnowską, studentkę z Łodzi. W USA była dwukrotnie. Za każdym razem wniosek o wizę składała pół roku wcześniej i musiała jechać do Warszawy na rozmowę z konsulem. Teraz to się zmieni. Można sobie ograniczyć naprawdę dużo stresu związanej z tą pierwszą rozmową i z tym, czy faktycznie dostanie się tą wizę, czy nie. Ogranicza to też koszty. Zgodę na włączenie Polski do programu ruchu bezwizowego podpisał przed tygodniem prezydent Donald Trump. Procedury administracyjne powinny zakończyć się najpóźniej w styczniu. Rok 2020 będzie tym rokiem, w którym Polacy będą mogli podróżować do Stanów Zjednoczonych bez wiz. Oszczędzi nam to nie tylko pieniędzy, ale czasu i długich procedur. To było problemem, że ludzie nie wyjeżdżali, dostawali odmowy, a i tak trzeba było pieniążki płacić za wizy, które były niezałatwiane. Powiedz, będziemy mieć więcej gości, czekamy. Na pewno skorzystamy w przyszłym roku, bo akurat tak czy siak się wybieraliśmy, tym lepiej, że będzie mniej formalności. Jeszcze częściej będziemy latać. Wszystko dzięki temu, że odsetek odmów przyznania wiz spadł w Polsce poniżej 3%. O to zabiegał też LOT, organizując kampanię Bez wiz do USA. Skupiała się na tym, jak uniknąć najczęstszych błędów przy składaniu wniosków wizowych. Ogromna liczba osób przyczyniła się do tego, przede wszystkim sami Polacy, do tego, żeby wreszcie mieć ten ruch bezwizowy i my jako LOT staramy się, żeby to wszystko miało sens, żebyśmy mogli być lepiej połączeni. W przyszłe wakacje nasz przewoźnik uruchomi nowe połączenie do San Francisco. Regularnie lata już do Miami, Chicago, Los Angeles i do Nowego Jorku. Ja patrzyłam, że do Nowego Jorku dosyć tanie są bilety, to tam na pewno, a potem może gdzieś tam Colorado zobaczyć. Chcę odwiedzić znajomych, polecieć sobie pozwiedzać. Dawaj! Tak jak pan Łukasz z żoną, są w podróży poślubnej. Odwiedzili legendarną halę United Center w Chicago, gdzie stoi pomnik króla koszykówki Michaela Jordana. To kolejny punkt na trasie ich wycieczki. Najbardziej mi zależało na Nowym Jorku, żeby to zobaczyć. To było takie moje chyba marzenie od zawsze. I generalnie zobaczyć, jak czy ten American Dream pokazywany w filmach, to jest tak rzeczywiście, jak jest. Po zniesieniu wiz będzie to łatwiejsze i szybsze i tylko grubość portfela zdecyduje, gdzie się wybrać. Pan Marcin, który mieszka w Chicago, już przygotowuje dla nas ofertę. Żeby Polacy mogli zobaczyć NBA na żywo, będą to zorganizowane wycieczki. Będzie to jeden mecz ze zwiedzaniem hali z meczem, jeden dzień ze zwiedzaniem Chicago. Tylko w weekend po ogłoszeniu zniesienia wiz liczba wyszukiwań lotów do Stanów Zjednoczonych przez Polaków wzrosła ponad trzykrotnie. Waldemar Stankiewicz, Wiadomości. Przenosimy się do San Francisco, metropolii, którą niedługo dzięki zniesieniu wiz do Stanów Zjednoczonych będziemy mieli na wyciągnięcie ręki. Na miejscu jest nasz wysłannik Piotr Kućma. Witaj o świcie, Piotrze, bo u ciebie 6 rano, a właściwie jeszcze przed świtem. I powiedz proszę, co można zobaczyć w San Francisco, ale nie tylko, w całej Kalifornii? Na co warto zwrócić uwagę? Rzeczywiście to jeszcze właściwie noc, bo u nas 6:10, słońce jeszcze nie ma na niebie. Czekamy na te pierwsze promienie słońca, które mamy nadzieję odkryją jeden z najbardziej znanych na świecie mostów. Na świecie mówię oczywiście o Golden Gate Bridge, który tam trochę widać za mną te światła tego majestatycznej przeprawy, która jest niewątpliwie San Francisco. To most, który został wybudowany w 1937 roku. Podczas tej budowy zginęło wielu robotników i przez wiele lat to właśnie ten most był największą przeprawą na świecie. Może oprócz Tower Bridge w Londynie. Co tutaj warto zobaczyć? Mieszkańcy San Francisco twierdzą, że najlepiej poruszać się po tym mieście bez planu, tak by poczuć jego atmosferę, bo to rzeczywiście miasto z atmosferą, to takie najbardziej europejskie miasto Stanów Zjednoczonych, z niską zabudową, z przepięknym wybrzeżem, z wieloma restauracjami. Mówi się o tym, że San Francisco to przede wszystkim mieszkańcy, bardzo otwarci, przyjaźni, pomocni. Rzeczywiście tutaj każdego można poprosić o pomoc. Wszyscy bardzo chętnie odpowiedzą na każde pytanie. Zresztą mieszkańcy San Francisco tutaj przywołują często legendę tych pierwszych mieszkańców tego miasta, którzy tutaj przyjeżdżali w XIX wieku na wieść o tym, że odkryto tutaj olbrzymie złoża
złota. Tak właśnie tutaj też wybuchła gorączka złota właśnie w San Francisco. No i do San Francisco już niedługo będziemy mogli polecieć bezpośrednio z Warszawy. Ten lot będzie trwał 12 godzin. To będą 4 połączenia w tygodniu. Zresztą rozmawiałem z pilotami Polskich Linii Lotniczych LOT na temat potencjału tego połączenia. Posłuchajmy, co w tej sprawie mają do powiedzenia. Patrząc na obłożenie naszych samolotów na dzień dzisiejszy do Stanów, które latają praktycznie cały czas pełne, wydaje mi się, że kolejny kierunek to jest strzał w dziesiątkę. Trudno mi jest powiedzieć oczywiście, bo od tego są eksperci, ale no my obserwujemy na pokładach naszych samolotów w zasadzie cały czas tak zwane komplety, czyli mamy pełny biznes, pełną ekonomiczną klasę, więc daje to jakąś tam perspektywę. Więc miejmy nadzieję, że San Francisco, który jest wyjątkowo atrakcyjnym miastem, tym bardziej pasażerów przyciągnie.